Cześć, ja nazywam się Łukasz Białecki i jest mi niezmiernie miło przywitać Was na kanale Flavor Design. Jeśli jesteście tutaj teraz ze mną, to prawdopodobnie chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o linii produktów Flexer marki Tech Protect. Tech Protect to jest nasza własna marka pokrowców, albo akcesoriów do smartfonów. Marka, z której jesteśmy bardzo dumni, którą od lat rozwijamy we współpracy z producentami premium różnego rodzaju akcesoriów i... Są to rzeczy, które mi zawsze jest bardzo miło Wam polecać, ponieważ są to, tak jak w tym przypadku, pokrowce świetnie wykonane, bardzo funkcjonalne i doskonale wycenione. Także ja mam czyściutkie sumienie, jakie Wam polecam i robię to z wielką przyjemnością. Czym jest cała linia Flex Air? Są to pokrowce, które mają być z założenia proste, bardzo lekkie i bardzo funkcjonalne. Mamy tutaj trzy jakby takie warianty, trzy generacje nazwijmy to tego samego w pewnym sensie konceptu. Podstawowy flexer jest w 100% wykonany z TPU, z termoplastycznego poliuretanu, bardzo miękki, bardzo elastyczny, bardzo sprężysty materiał. Możemy go zwijać, rolować jakby tak załamywać, w pewnym sensie ściskać, on sobie momentalnie wraca do swojej pierwotnej formy. I skoro jest tak sprężysty, to oczywiście oznacza, że będzie doskonale chronił przy upadkach, uderzeniach. Właśnie dzięki temu, że ten sprężysty materiał doskonale będzie przyjmował na siebie siły takiego uderzenia i skutecznie ją rozpraszał. Jest to etui bardzo cienkie, bardzo lekkie, praktycznie w ogóle nie dodające wagi, masy, rozmiaru po założeniu na telefon. W przypadku białych telefonów, tak jak ten, w zasadzie jak widzicie, on zlewa się niemalże idealnie z samym smartfonem stając się bez mała niewidoczną ochroną, a ochroną całkiem, całkiem skuteczną i całkiem, całkiem przyzwoitą. Tworzy nam się tutaj taki ran delikatny wokół ekranu. Także nie odkładamy nigdy bezpośrednio wyświetlaczem, na przykład na biurko, on się nie styka bezpośrednio z powierzchnią. Tak samo pod delikatnym rantem ukryty jest aparat. Dostęp do wszystkich klawiszy, złącz jest nienaganny, a Samo Etui ma jeszcze jedną fajną zaletę. Ono poza tym, że właśnie nie zaburza ergonomii samego urządzenia, ponieważ do wszystkiego mamy bezproblemowy dostęp, niczym nieograniczony, ale za to zdecydowanie lepiej taki telefon leży w dłoni w tym Etui. Ten materiał TPU, z którego jest wykonany, on nie prześlizguje się tak łatwo po naszych palcach, po naszej dłoni. Odnosimy takie wrażenie, że dla naszej skóry, dla opuszków naszych palców jest tępy. One po prostu zatrzymują się, tak jakby wiążą z tą powierzchnią w przeciwieństwie do samego telefonu, który wykonany jest z bardzo śliskich materiałów, takich jak szkło, metal, plastik, to wszystko ślizga nam się po skórze i tak jak w przypadku na przykład takiego, takiego iPhone'a jest on dosyć kanciaste, takie mało przyjemne. Pomimo że urządzenie jest świetne, to nie leży dobrze w dłoni, a wystarczy założyć taki cienki etui, żeby wrażenia były diametralnie inne z miejsca. Naprawdę to leży świetnie. Takich drobiazgów. Jeżeli uda mi się to pokazać, mam nadzieję, że tak, cała ta wewnętrzna powierzchnia pokryta jest takimi drobnymi wypustkami, które sprawiają, że to nie mamy takiego efektu zlepiania się z urządzeniem. Zobaczcie, jeżeli przytknę tą zewnętrzną, gładką powierzchnią, widzicie co się dzieje? Tworzą się takie jakby plamy nieprzyjemne. I to by się działo właśnie, gdyby nie było tych wypustek, bo jeżeli włożymy już. Smartfon do środka, to właśnie, żeby to pokazać w 100%, włożę na odwrót, zobaczcie ekranem, który właśnie jest gładki, płaski i widzicie, nic się tu nie dzieje. Nie, nie skleja nam się telefon w żaden sposób, przez to też to właśnie to wszystko na ciemnych obudowach będzie dużo schludniejsze niż gdyby takich drobiazgów jak te wypusteczki nie było. Także zwracam uwagę na taki drobiazg, bo on powinien zawsze w takich case'ach być obecny. Drugi wariant: Flexor Hybrid. Czyli tutaj mamy łączenie materiałów. ETUI bardzo, bardzo podobne. Na pierwszy rzut oka w zasadzie to jest to samo, prawda? No nie, bo tutaj mamy poliwęglan, a TPU to termoelastyczne tworzywo mamy tylko i wyłącznie na brzegach, przez co ETUI jest dużo sztywniejsze nawet z, tak wklikuje się w nie telefon nieco ciężej i jest jeszcze lepiej jakby taki ulokowany w środku tutaj krawędzie w ogóle nie odchodzą to jest bardzo bardzo sztywne jeżeli chodzi o samą funkcjonalność no to jest ono bardzo zbliżone, tylko że stopień ochrony ze względu właśnie na to połączenie materiałów jest zdecydowanie, zdecydowanie większy, także jeżeli szukacie czegoś lekkiego, dalej dyskretnego, tak jak widzicie, nie rzucającego się w oczy, ale o jednak wyższym stopniu ochrony, bo nawet tego materiału tutaj w ogóle jest ciut, ciut więcej na brzegach. Tutaj tego jest naprawdę niewiele. To jest takie elementarne, podstawowe etui. Bardzo fajne. Ja osobiście je lubię i je polecam każdemu, kto chce coś właśnie takiego super prostego, dyskretnego, lekkiego. To to się absolutnie sprawdza. Naprawdę. Natomiast jeżeli zdarza Wam się nieco częściej telefon z ręki wypuścić nieszczęśliwie, czy też no po prostu macie takiego pecha, że spada wam co i róż, a to gdzieś z kanapy, a to z biurka, to być może warto przemyśleć właśnie wersję hybrid, która gwarantuje dużo dużo wyższy stopień ochrony. I na koniec mam też hybrid jeszcze jeden, ale w wersji MagSafe, także szybciutko przyjrzyjmy się jeszcze temu wariantowi ponieważ on ma dodatkową funkcjonalność. Poza tym niewiele się różnią, za wyjątkiem tego, że ten akurat wariant, który teraz zakładam, jest nie w 100% przezroczysty, tylko ma jeszcze zatopiony brokat. Zdejmę jeszcze na momencik etui z telefonu, pokażę Wam bez, bez telefonu w środku, żebyście lepiej zobaczyli, właśnie jak wygląda ten brokat w środku etui się fantastycznie mieni. To robi bardzo ciekawe wrażenie. Oczywiście takie no, mocno kosmetyczne mi się to kojarzy z kosmetykami dla pań, więc i pewnie panie zdecydowanie częściej sięgnął po taki wariant. Natomiast jest on bardzo, bardzo ciekawy i ciekawy jest nie tylko ze względu na to takie dodatkowe wzornictwo, właśnie które tutaj obserwujemy, ale ze względu na to, że akurat na, na tym wariancie pokazuję wam, ale ten konkretnie model wyposażony jest w ten magnetyczny pierścień, który pozwala nam na umocowanie w tego typu ładowarkach telefonu w ten sposób. Dla ścisłości to również jest Tech Protect, nasz produkt. Ładowarki biurkowe, indukcyjne. Bardzo sympatyczna rzecz. I świetnie to wszystko funkcjonuje. To jest piekielnie, piekielnie wygodne. Oczywiście możemy tym dowolnie obracać. To gwarantuje nam dużo większą funkcjonalność, właśnie taka magnetyczna ładowarka, nawet na biurku, niż klasyczne takie talerzykowe. Kiedy myślimy tylko takie talerzyki, do niedawna jeszcze to było w zasadzie standardem, że odkładamy na tego typu ładowarkę telefon i on się nam bezprzewodowo ładuje. Natomiast, żeby wtedy z niego korzystać, no to raczej trzeba było go podnieść. Tutaj natomiast możemy mieć świetnie w zasięgu ręki skierowany w stronę naszych oczu telefon i nie odpinając go od ładowania, nie odłączając od ładowania, możemy z niego wygodnie korzystać. Zatem to rozwiązanie jest też świetne dla kierowców. Jeżeli chcecie bardzo funkcjonalny, bardzo prosty, szybki uchwyt do samochodu, no to właśnie MagSafe zdecydowanie, zdecydowanie są godne polecenia. W Walcie sprawdza się to moim zdaniem jeszcze lepiej właśnie niż na biurku ze względu na, no, na wygodę. Po prostu nie wpinamy w żadne szczęki, klipsy, uchwyty dziwne. Tylko jeden ruch i siedzi. I siedzi, tak jak widzicie, całkiem, całkiem mocno. To sobie nie spadnie na byle wertepie. To jest zupełnie solidne rozwiązanie, także zdecydowanie, zdecydowanie polecam. A zatem polecam Wam bardzo mocno Flex Flexery w każdym wariancie yy, czy to hybrid czy to właśnie classic czy clear yy, czy glitter tak te właśnie warianty na przykład brokatowe yy, czy z MagSafe'em czy bez MagSafe'a to zawsze jest świetne etui. Etui absolutnie godne polecenia i do polecenia z absolutnie czystym sumieniem. Po prostu dobry case. Nic więcej, nic mniej, no bo jak widzicie nie ma tutaj wiele bajerów. Wzornictwo jest bardzo skromne, ale nie każdy wiem z doświadczenia, rozmawiam z ludźmi i sam też tak mam osobiście, nie każdy chce pokrowca, który ma jakiś super wydumany design. Prze ważnie odnoszę wrażenie, że chcemy czegoś, co po prostu jest schludne i doskonale konotuje ze stylistyką samego telefonu. Jeżeli kupujemy iPhona, to dlatego, że jest iPhone'em i wygląda jak iPhone, a nie dlatego, że yy, właśnie wygląda jak jakiś dziwny kosmiczny case na telefon. Dlatego taką dużą popularnością cieszą się rzeczy Proste, ale funkcjonalne i świetne jakościowo, czyli dokładnie takie jak Tech Protect Flexer. Gorąco polecam. Mam nadzieję, że udało mi się Was zaciekawić tym produktem. Jeżeli tak, to jest mi niezmiernie miło. A teraz dziękuję Wam już serdecznie za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.